Już po strzałach Lisowskiego w 30 minucie i Szymochy w 35 tarnobrzeska Siarka mogła prowadzić w sobotnim meczu z Podhalem z Nowego Targu. Efekty przewagi gospodarzy kibice zobaczyli jednak dopiero w drugiej połowie. W 68 minucie w polu karnym faulowany zostaje Lisowski. Sędzia dyktuje rzut karny, który pewnym strzałem na bramkę zamienia Prusiński. Dla 18-letniego napastnika była to szósta bramka strzelona w barwach Siarki. Więcej ma tylko Orlik pauzujący w tym spotkaniu z powodu żółtych kartek. 5 minut później po kontrze i świetnym prostopadłym podaniu od Kalińca prowadzenie Siarki podwyższa Cichocki. W doliczonym czasie gry od utraty trzeciego gola Nowotarżan uratowała poprzeczka, w którą trafił Kalam Wokis. Te momenty, które mogliśmy wykorzystać, byliśmy w nich nieskuteczni, niedokładni i kończymy porażką, co w naszym miejscu jest bardzo trudnym, bardzo trudną chwilą i pozostaje nam wierzyć w to, co robimy, ciągle dalej pracować i starać się w następnym meczu pokazać dobrą jakość przez cały mecz. Finalnie bardzo cieszymy się z tego, że to boisko jest twierdzą, bo tak naprawdę tylko Podlasiu udało się tutaj wygrać i Garbarni zremisować pozostałe mecze. Myślę, że w bardzo dobrym stylu wygrywaliśmy. I myślę, że tutaj no Tarnobrzeg przynajmniej w tej rundzie pozostanie twierdzą. Mam nadzieję, że też tak będzie w meczach wiosennych. Dla Siarki był to ostatni mecz w rundzie jesiennej na własnym stadionie. Jeszcze w tym roku kalendarzowym podopieczni trenera Kantora mają do rozegrania dwa spotkania. 18 listopada ostatnie w rundzie ze Świdniczanką w Świdniku oraz awansem z rundy wiosennej z Sokołem w Sieniawie w ostatni weekend listopada. Oczywiście też chciałem jeszcze podziękować kibicom za wsparcie w całej rundzie, bo naprawdę byli naszym 12 zawodnikiem. Chciałem podziękować dzieciakom, którzy też w każdym meczu byli, podawali nam piłki. Też zaprosiliśmy ich do szatni, żeby zobaczyli, że w przyszłości, jeżeli będą trenować, mają szansę tutaj razem może nawet z którymiś chłopakami jeszcze w jednej drużynie wystąpić i razem grać ku chwale Siarki. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia w meczach domowych na wiosnę i prosimy jeszcze o wsparcie w tych dwóch meczach wyjazdowych, bo będzie ono nam bardzo potrzebne. Dziękuję. W kiepskim stylu rundę jesienną zakończyły rezerwy Siarki Tarnobrzeg, które przegrały w Stalach z Trans-Dźwigiem aż 1-8. Takiego samego rozmiaru zwycięstwo, co podopieczni trenera Marzysza odniosła Stal Nowa Dęba, pokonując Spartę z Jeżowego. Ostatecznie przerwę w rozgrywkach rezerwy Siarki przezimują na 7 miejscu, Trans-Dźwig na 8, Stal zaś na 9. Liderem rozgrywek pozostaje ŁKS Złowiska przed Sokołem z Niska i Pogonią Leżańsk. Stawkę 15 drużyn w stalowo-wolskiej okręgówce zamyka zespół z Jarocina. Wisan Skopanie przegrał z Czarnymi z Lipy 0-2 w zaległym meczu trzeciej kolejki w stalowo-wolskiej klasie A w grupie pierwszej. W najbliższą sobotę podopieczni trenera Chynowskiego rozegrają ostatnie ligowe spotkanie w tym roku z LZS-em z Rzeczycy Długiej. W pierwotnym terminie mecz ten nie odbył się z powodu złego stanu boiska w Rzeczycy. W sobotnim starciu zmianie uległ gospodarz, będzie nim Wisan, a spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00. Wyjątkowa uroczystość odbyła się w miniony piątek w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie. Świętowano tam bowiem jubileusz 70-lecia klubu sportowego Stal Nowa Dęba. W latach świetności w nowodębskim klubie istniało ponad 10 sekcji sportowych. Na kartach historii Stali złotymi literami zapisał się wychowanek klubu, chociaż Grzegorz Sudoł. Ja niedawno przejąłem tą funkcję. Może moje lata nie pozwalają na to, żebym wszystkiego pamiętał, ale z takich ważnych spraw to na pewno jest występ Grzegorza Sudoła, chociaż z naszego klubu sportowego w trzech olimpiadach. To jest naprawdę wielki, wielki sukces dla naszego klubu małego miasteczka, dla Grzegorza, gdzie się bardzo, bardzo fajnie wybił pod okiem trenera pana Zięby. Kolejne rozdziały nowodębskiego sportu piszą badmintoniści. Sekcja ta w Nowej Dębie istnieje już 56 lat. Myślę, że tych wspomnień jest całe mnóstwo, ale takie najważniejsze to myślę, że gra w polskiej ekstraklasie w 1985 roku czwarte miejsce. W ścisłej krajowej czołówce medale Mistrzostw Europy Dawida Powęski, start w Mistrzostwach Świata Dawida Powęski w Danii, Mistrzostwa Świata udział Tymoteusza Malika w Indonezji. No wiele turniejów rangi krajowej, rangi Grand Prix we wszystkich kategoriach wiekowych, organizacja w Nowej Dębie,
trzy razy mistrzostw Polski weteranów, jeden raz mistrzostw Polski nauczycieli, pracowników oświaty, jeden raz młodzieżowych mistrzostw Polski. No całe mnóstwo startów po całym kraju, ale również za granicą, czyli Czechy, Słowacja, Dania, Szwajcaria, Francja, Walia. Od rozgrywek w klasie B w grupie mieleckiej w 1953 roku swoją historię rozpoczęła piłkarska drużyna Stali. W 1972 roku Nowa Dęba była w A-klasie, no i tak paru zawodników poprzychodziło, nie będę ich wymieniał. No i awansowaliśmy do tak zwanej trzeciej ligi, później to była międzywojewódzka. No taki najważniejszy okres, no to jest no gra chyba to w 1/8, już nie pamiętam dokładnie, Pucharu Polski z Wisłą Kraków. To takie było, no wcześniej myśmy grali z Rowem Rybnik tutaj, no to śmieszny lider. Górnik Wałbrzych był liderem drugiej ligi, no i myśmy wygrali tutaj u siebie 3-0. No Wisła już nie była do przeskoczenia, choć w normalnym czasie zremisowaliśmy 0-0, no w rzutach karnych, no wiadomo, tam było kilku reprezentantów Polski, no ciężko było, no ale powalczyliśmy. Obecnie w klubie funkcjonują trzy sekcje: piłki nożnej, badmintona i lekkiej atletyki. Wychowywanie młodzieży i poprawa infrastruktury to nadrzędne cele stawiane przez zarząd klubu na najbliższe lata. Na pewno lekka atletyka, bo tutaj sporty indywidualne wchodzą w grę, gdzie może nie, że łatwo się wybić, ale jest troszeczkę łatwiej, szczególnie dla zawodników bardzo, którzy chcą trenować, są bardzo systematyczni i wiedzą, czego chcą. My natomiast skupiamy się na infrastrukturze. Planujemy, chciałbym i myślę, że to się uda. W połowie listopada ruszy nam budowa nowego obiektu, budynku klubowego. Bo tym, co mamy, no to naprawdę nie możemy myśleć o niczym na razie większym niż to, gdzie gramy, czyli piłkarze w okręgówce, badmintoniści tutaj w podkarpackiej lidze. Ale pamiętamy też czasy, gdzie badmintoniści grali w Ekstraklasie, lecz to są naprawdę duże koszta związane z reklamą, z telewizją i tak dalej. Ale na razie skupiamy się na wychowaniu młodzieży, plus będziemy chcieli ten budynek, jak powstanie, to będziemy chcieli sobie zrobić większego. Piątkowa gala nie mogła obyć się bez życzeń i gratulacji dla klubu. Z tymi pospieszyli starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł, burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon i w imieniu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Tomasz Wolan. Z szacunkiem przywołuję pamięć o założycielach klubu i wszystkich osobach, które w minionych latach przyczyniły się do jego sukcesów sportowych i prestiżu. MKS Stal Nowa Dęba jest elementem tożsamości kulturowej naszej lokalnej społeczności, a sympatia i sentyment do rodzimego klubu jest w sercach mieszkańców regionu osiadłych w wielu miejscach Polski i świata. Te 7 dekad Stali Nowa Dęba ja opisuję swoim uczuciem jako dumę ze stali. Dumę z tych osiągnięć, które zostały tu tak pięknie zaprezentowane, ale przede wszystkim z tego, jak trenerzy, jak działacze podchodzili do młodych ludzi, których tak wiele przewinęło się przez te 70 lat. Jak wszczepiali w nich tę łacińską sentencję. Citius altius fortius. Szybciej, wyżej, mocniej. Ale z takim umiłowaniem do tego, co się robi. Szanowaniem swoich współzawodników, kolegów z klubu. I to było przez te lata widać. Dziękujemy za wzorową współpracę panu prezesowi Andrzejowi Majdańskiemu wraz z całym zarządem klubu i doceniamy nie tylko działalność i wyniki w sferze piłki nożnej, ale także w badmintonie i oczywiście lekkoatletyce. Zdajemy sobie sprawę, że Stal Nowa Dęba to społeczność, której fundamentem są ludzie oddani swojej pasji, wspólnemu celowi i idei fair play. Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby uhonorować te 70 lat historii, poświęcenia i trudu. Podczas gali wyróżniono zasłużone osoby związane z sekcjami badmintona, lekkiej atletyki i piłki nożnej. Brązowe, srebrne i złote odznaki trafiły w ręce tych, którzy przyczynili się do rozwoju i promocji klubu w tych dziedzinach. Tarnobrzeski Klub Junior Zakrzów zaprosił młodych piłkarzy do rywalizacji w turnieju halowym. Zawody, które zorganizowane zostały dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, odbyły się z podziałem na dwie kategorie wiekowe: trampkarzy i juniora młodszego. W pierwszej grupie obok gospodarzy zagrały zespoły ze Stalów, Żabna i z Zaleszan. W starszej kategorii wiekowej o zwycięstwo walczyły drużyny z Nowej Dęby, Tarnobrzeskiego Sobowa, z Gorzyc i oczywiście z Zakrzowa. Zainteresowanie było duże, też nie dalibyśmy organizacyjnie rady
zaprosić więcej drużyn, no bo trwałoby to bardzo długo. No cieszymy się, że te drużyny, które zaprosiliśmy, przyjechały, no i są z nami i ten turniej mógł się odbyć. Turniej rozgrywany był systemem każdy z każdym. W danej drużynie mogło być 12 zawodników, spotkania trwały po 15 minut. To jest super inicjatywa właśnie, kiedy już tak przychodzi, powiedzmy, taka pogoda, gdzie nie za bardzo robi się też wcześnie ciemno. To jest super właśnie sprawa. Wejść na halę, pograć, a przede wszystkim pograć w turnieje. No, trening treningiem, ale turniej to jest taka, powiedzmy, kwintesencja tego całego trenowania. Ja powiem od siebie, z mojej drużyny, że dla nich to była naprawdę duża lekcja, bo chłopaki grali naprawdę z rocznikami o 2-3 lata starszymi i duże brawa dla nich, że podjęli, mimo to wiedzieli, że będą starsi, że podjęli walkę, przyszli i mieli ochotę do grania. Wyniki tutaj naprawdę nie są ważne, super sprawa, że po prostu pograli, rywalizowali i miło spędzili ten wolny czas. Przede wszystkim chcę podziękować prezesowi Zakrzowa, panu Marcinowi Gosposiowi, że zorganizował taką imprezę. Bardzo się cieszymy, że zaprosił nas do rozgrywek tego turnieju. Chłopcy z naszego klubu, z juniora Sobów, bardzo się cieszą. Są zadowoleni, że w ogóle mogli uczestniczyć w takim turnieju. Bardzo się cieszymy z tego, że mogliśmy uczestniczyć. Nieważne są wyniki, nieważne, że nie wszystkie mecze wygrywamy. Ważne jest to, że tu jesteśmy i bardzo, bardzo bym chciał, żeby jeszcze tego typu imprezy w Tarnobrzegu się działy, bo słyszę tu od moich zawodników, że w takich turniejach chcieliby jeszcze uczestniczyć. Każda minuta spędzona na boisku, na parkiecie, oderwania ich od takiego codziennego życia, no, które wiemy samo, jakie jest, od tych komputerów, no jest bezcenne. No, każdy zadowolony, cieszą się, więc tam też jest miło i też się cieszymy. W kategorii trampkarzy zwyciężyli reprezentanci Żabna, z kolei rywalizację w juniorze młodszym wygrała drużyna z Nowej Dęby.